Bukano nie odbiera. Dzwoniłaś do sąsiadki? Nie widziała go. A policja? Nie. Panie Kormaku. Proszę na chwilę. Bardzo się cieszę, że pana widzę. Ale proszę. Cała przyjemność po mojej stronie. Pan jeszcze w robocie? Czym mogę służyć, panie mecenasie? Ja mam taką delikatną sprawę. Aha. Mam ograniczone zaufanie do pana Orlińskiego. Do prawdy? Jak do każdego. Jasne, jasne. Rozumiem i popieram. Ufaj, ale sprawdzaj. No właśnie, sprawdzę. Mam taką prośbę. Mógłby pan sprawdzić dla mnie lekarza, który jest tu na tym zwolnieniu? Jasne. Wszystko w porządku? Tak. Dlaczego pan pyta? No pan się denerwuje. Wie pan co? Szczerze mówiąc, stresuje mnie obecność tak wybitnego adwokata jak pan. Wie pan co? Silny. Na pewno pan ma bardzo dużo roboty. Sam to zrobię. Ale to jest naprawdę żaden problem. Nie, nie ważne. Nie ważne. Na pewno. Tak, słucham. Oryński wziął wolne. Dlaczego miałbym mnie to interesować? Przedstawił fałszywe zaświadczenie lekarskie. Co kombinuje? Nie jestem pewien. Więc jeśli Oryński coś kombinuje, to Kormak mu w tym pomaga. Sprawdź to. Sprawdzę.